Eliza Michalik, program Nie ma żartów. Dobry wieczór Państwu. Dziś pan Aleksander Makowski, były oficer wywiadu, jest Państwa i moim gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałam pana zapytać, no właśnie, nawet nie umiem sformułować pytania, bo słysząc te słowa, które są wypowiadane pod adresem tak wielu ludzi, którzy krytykują Prawo i Sprawiedliwość, na przykład pod adresem manifestantów z KOD-u, najpierw, że to komuniści, złodzieje, dzieci komunistów, teraz, że jacyś burżuje, że mają futra z norek, z szynszyli, opluwanie pani profesor Staniszki, z każdego, kto skrytykuje władzę, to ja się zastanawiam, czy wy tam w służbach, jeszcze jak pan był czynnym oficerem wywiadu, mieliście jakieś określenie na taką działalność, na takie obrażanie, publiczne zniesławianie, czy to czemuś służy? Czy jest jakiś taki system postępowania z ludźmi poprzez takie obelgi, który ich dyscyplinuje? Czy to, wie pan, próbuję coś uchwycić, mam nadzieję, że pan mi pomoże. Czy to jest jakiś plan? Znaczy, myślę, że to jest narracja przede wszystkim skierowana do elektoratu, twardego elektoratu, tych, którzy te słowa wypowiadają, czyli polityków PiS-u, ponieważ jest to elektorat zdyscyplinowany, który po 8 latach ich partia doszła do władzy. I myślę, że taki elektorat może oczekiwać określonej narracji i ustawienia przeciwników politycznej tam, gdzie jest ich miejsce. A czy to nie ma na celu zasiania strachu? Czy to nie ma na celu spowodowania czegoś takiego, że ludzie będą woleli nie krytykować na wszelki wypadek, żeby nie stać się obiektem niewybrednych ataków, bo nie wszyscy to dobrze znoszą. Znaczy, takie mocne uderzenie polityczne, czy mocne wejście polityczne oczywiście zawsze ma na którymś tam miejscu tego typu założenie, że są przeciwnicy polityczni, którzy się przestraszą. I może to być działanie celowe, oczywiście. A pan jak ogląda sobie wiadomości ze swoim doświadczeniem zawodowym i patrzy pan na to, co się dzieje, to jakie myśli pana nachodzą? Takie bardziej strategiczne? No, mnie nachodzą takie myśli, że czasami takie działanie, czy czasami właśnie taka narracja jest antyproduktywna w szerszym horyzoncie czasowym, ponieważ takich wypowiedzi i takich zachowań słuchają i obserwują różne elektoraty, że się tak wyrażę, i różne audytoria. I na przykład myślę, że sytuacja w Polsce jest bardzo uważnie śledzona przez, i zawsze była uważnie śledzona przez każdą administrację amerykańską. Ponieważ Amerykanie mają wiele narzędzi, żeby śledzić sytuację w Polsce, nie tylko narzędzi dyplomatycznych, ale także wywiadowczych, a misja łącznikowa wywiadu amerykańskiego w Warszawie jest bardzo duża i ma dokładnie podzielone zadania i sytuacje, które ma śledzić, to oni oczywiście też to wszystko obserwuję. No i co Amerykanie? Bo myślałam, że pójdzie pan w stronę Rosji raczej. Znaczy, Rosjanie to jest osobna sprawa. Oni też to oczywiście dokładnie obserwują, tylko w innym celu. I co ci Amerykanie mogą sobie myśleć czy planować, jak to widzą, co się dzieje? Amerykanie nie po to zaprowadzali demokrację w tej części Europy i tę demokrację dokładnie według swoich wzorców i swoich standardów, żeby teraz ta demokracja zaczęła w jakikolwiek sposób od tych wzorców i ich modelu odchodzić. I co mogą zrobić? No, mają, myślę, wiele narzędzi. Mogą na przykład ogłosić kolejny rating, taki lub inny, przez taką lub inną agencję ratingową. Ponieważ w agencji ratingowej, takiej lub innej, nie pracują tylko finansiści czy ekonomiści, ale również byli oficerowie wywiadu, którzy są bardzo przydatni przy ocenie ryzyka. To chyba będą musieli, bo Kaczyński jest uparty. Widzi pan, że na razie nic nie działa. Czy działa? I oczywiście taka agencja ratingowa, taka lub inna, nie działa nigdy w próżni. Tylko jej pracownicy
są bardzo mocno włączeni w daną administrację, w instytucje federalne, w instytucje finansowe. I następuje tam bez przerwy przepływ między tymi ludźmi, którzy pracują w agencji ratingowej, a w administracji. Przepływ idei, pomysłów, wzajemna wymiana opinii. I tak to działa po prostu. Ja się pan idealnie wstrzelił w spiski prawicy. Teraz już widzę, jak ktoś wytnie fragment i powie, mówiliśmy, że ten rating to jest na zlecenie polityczne. Jeżeli powodem obniżenia ratingu była właśnie polityka, no to myślę, że skądś musiał przyjść taki impuls. Ja nie mówię, że impuls w 100%, ale wystarczy, że w 10%. No a co z tą Rosją? Bo wypłynął wątek badania przez Amerykanów, finansowania przez Putina radykalnych partii prawicowych w Europie Środkowej i Wschodniej. No i tak sobie myślę, że Polska chyba nie jest jedynym krajem, w którym Putin nie widzi możliwości finansowania partii i polityków, żeby działały na jego korzyść. Znaczy myślę, że no wywiad rosyjski nie jest tajemnicą, że od wielu lat jest dosyć dobrze wstrzelany w naszą, używając języka wojskowego, w naszą rzeczywistość i ma tu różne możliwości oddziaływania. Świadomego czy mniej świadomego na różne środowiska, na różnych ludzi i to w pełni wykorzystuje. I oczywiście jego cele w działaniu tutaj są zupełnie inne, aniżeli wywiadu amerykańskiego, o którym mówiłem poprzednio. Tylko wie pan, jak tak pana słucham i też czytam pana książki, to tak sobie myślę, że z pewnego punktu widzenia wszystko jest ze wszystkim powiązane, wszystko wpływa na wszystko. Trochę to nawet nie jest spisek, tylko takie jest życie. A z drugiej strony się zastanawiam, czy jest możliwe w ogóle we współczesnym świecie istnienie polityków, którzy są naprawdę ideowi, którzy naprawdę chcą coś zrobić dla kraju i dla obywateli, no bo przecież gdzie by się nie obejrzeli, to by musieli naruszyć czyjeś interesy, jakiejś wpływowej grupy. A ta wpływowa grupa pewnie ma przyjaciół gdzieś za granicą albo w jakichś służbach. Może się po prostu łudzimy, że są jakiekolwiek idee w polityce. Może zawsze jest ta czy inna ideologia i wygrywa ta, która ma silniejsze wsparcie po prostu. Znaczy myślę, że to jest jak zwykle prawda leży po środku. Jest ideologia, są i różne interesy, ponieważ no, takie ten świat jest dzisiaj urządzony. Natomiast podstawowa oczywiście ideologia każdej partii musi być taka, żeby działać w imię racji stanu danego państwa. Racja stanu Polski w tej chwili jest taka, że jesteśmy członkiem NATO, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i tylko dzięki temu możemy w tym trudnym świecie, okrutnym i skomplikowanym przetrwać. I racją stanu Polski, żeby pozostawać w tych strukturach. I zresztą, jeżeli ktokolwiek miałby co do tego złudzenia, to nasi sojusznicy najwięksi i europejscy, i nasz sojusznik amerykański, szybko każdemu politykowi polskiemu, który będzie od tak pojmowanej racji stanu zbyt daleko się oddalał, przypomni, jaka jest prawidłowa ścieżka. Co a szybko tego, to jest ile? Kiedy to się odbędzie? No to nie odbywa się z dnia na dzień oczywiście, ponieważ państwa to są duże organizmy, administracje danych państw to są duże organizmy, ale ci ludzie doskonale są zorientowani w sytuacji w Polsce. Mają tutaj ogromne możliwości. Myślę, że wiedzą o różnych politykach polskich znacznie więcej niż ci politycy o sobie nawzajem. I tak jak powiedziałem, mają w tej chwili narzędzi bez liku, żeby naprowadzać różnych polityków na właściwą drogę. No to z tego, co pan mówi, to PiS nie porządzi długo, albo przynajmniej niezbyt efektywnie, a nic z tego nie zapowiada w tej chwili. Niekoniecznie. Końca PiSu w sensie. Niekoniecznie, ponieważ na ogół rzadko obala się rządy, zwłaszcza w państwach demokratycznych, czy natowskich, czy należących do Unii. Ale tak jak powiedziałem, oczywiście Ameryka ma wielu sojuszników. Ma takich sojuszników jak Pakistan,
czy Arabia Saudyjska, w których słowo demokracja jest słowem obcym. Ale ani Arabia Saudyjska, ani Pakistan nie należą do NATO, ani do Unii Europejskiej. Natomiast te państwa, które należą i są sojusznikami Stanów Zjednoczonych, muszą bardzo dokładnie iść tą drogą, którą określa demokracja w rozumieniu amerykańskim. No zobaczymy, proszę Państwa. Wracamy za chwilę. Jesteśmy z Państwem. Aleksander Makowski, były oficer wywiadu. Przypominam, dla porządku jest gościem Nie ma żartu. Właśnie mówiłam panu Aleksandrowi Makowskiemu, zdradzę tutaj w przerwie, że mam ostatnio takie myśli, odpalając komputer rano, czytając wiadomości, że to jest jakiś totalny surrealizm i że to by nawet było śmieszne, gdyby to był kabaret i czasami trudno uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. A jednak kondensacja takich nieprawdopodobnych słów, wypowiedzi, wydarzeń jest nieprawdopodobna. Czy pan uważa, że czy to jest strategia, jak pan mówi, pana, bo ja wiem, intuicja zawodowa, czy to jest po prostu zespół przypadków i tacy ludzie się zebrali i rządzą? Ja się myślę, że to nie jest przypadek. No, ci ludzie są starannie dobrani. Według jakiego kryterium? No, myślę, że to, co w partii, która jest podporządkowana jednemu człowiekowi, przy czym nie jest to tylko PiS oczywiście, bo przedtem była to Platforma. Liczy się tu przede wszystkim lojalność i wierność. Jakby to jest podstawowe kryterium. A mierność? No, bierny, mierny, ale wierny, znamy to określenie. Oczywiście w tak dużej partii, czy jak PiS, czy Platforma, myślę, że jest dużo ludzi zdolnych. I jest dużo ludzi, którzy uważają w przypadku obecnej ekipy rządzącej, że można by to robić zupełnie inaczej. My zawsze rozmawiamy, że ta terapia szokowa w tej chwili stosowana jest potrzebna, ponieważ tak jak mówię, w pewnym momencie zacznie to być antyproduktywne, ponieważ żyjemy w świecie wzajemnie powiązanym i w tych układach politycznych, w których my się znajdujemy, mówię o NATO i Unii Europejskiej, to długo tak się nie pociągnie. Czyli pominąwszy ideologię, po prostu nielogiczne i niepragmatyczne. A czy się to, myślę, że to działa wbrew długofalowemu interesowi samej partii rządzącej. Nie tylko kraju. Ponieważ prędzej czy później zostaniemy skarceni i to w sposób poważny. Bo mogę sobie wyobrazić sytuację taką. A co to znaczy skarceni? Jakieś sankcje? Mogę sobie wyobrazić sytuację taką, gdy w jednym z dużych dzienników amerykańskich ukaże się wywiad z mniej lub bardziej anonimowym przedstawicielem amerykańskiej społeczności wywiadowczej na temat tego, czy w Smoleńsku był zamach, czy nie. Może ten mniej lub bardziej anonimowy przedstawiciel społeczności wywiadowczej amerykańskiej stwierdzi, że nie było żadnego zamachu, że była to bardzo nieszczęśliwa katastrofa lotnicza. Albo efekt rażących niekompetencji. Wszystko jedno. Ale czołowym tutaj elementem będzie, że nie było zamachu. I tego typu narzędzi oddziaływania na każdy kraj. Amerykanie mają, tak jak powiedziałem, multum. Ciekawa jestem reakcji PiS-u. Ja też. Słyszę dziś takie komentarze Jacka Sasina, który jest wszędzie. Jest nazwa na to, jak się jest w kilku miejscach równocześnie nawet, której w tej chwili nie pamiętam, ale on to ma. No i pytany na przykład o badanie praworządności przez Komisję Europejską mówi, a niech sobie badają. A niech sobie robią. Pytany o łamanie konstytucji, mówi, a mówcie sobie. Więc ja tak przyszło mi do głowy, że ciekawe, czy gdyby taki wywiad się ukazał, to wyszedłby Jacek Sasin i powiedział, a niech sobie mówi tam jakiś oficer, czy nawet generał. My tu, ja Jacek Sasin wiem lepiej.
Szczęść Boże, jak to się mówi panu Sasinowi przy takiej okazji. Czy jest najmniejsza szansa pana zdaniem, że Ryszard Petru był w GRU jako dwunastolatek? Czy to werbują takich młodych? No w sumie wie pan, w tych islamskich krajach już chłopcy mali posługują się bronią, zabijają, więc może ma rację Dorota Kania. Pani, na tej samej zasadzie, to ponieważ kończyłem szkołę średnią w Stanach Zjednoczonych, a przedtem przez jakiś czas jako dziecko byłem w Londynie, to można by mnie od razu określić jako agenta amerykańskiego, prawda? Natomiast mówiąc poważnie, to tak. Otóż pamiętam parę lat temu dokładnie taką samą metodę, czy taką samą metodą próbowano z obecnego amerykańskiego prezydenta Baracka Obamy zrobić islamistę, ponieważ jako dziecko z rodzicami spędził kilka lat w Indonezji, największym kraju muzułmańskim na świecie. I oczywiście wszyscy ludzie tego prezydenta już wiedzą, że wobec pana Petru posłużono się taką samą metodą, jak wobec ich prezydenta. I to tylko zmusza ich do bacznego przyglądania się, jakimi metodami tu się różni ludzie posługują. I w tym sensie tego typu metoda jest antyproduktywna dla tych, którzy ją stosują, ponieważ w obecnej administracji amerykańskiej zwraca uwagę na coś, na co ci ludzie są niezwykle wyczuleni, ponieważ to samo zastosowano wobec ich szefa. W związku z tym czasami, jak się stosuje różne rzeczy, różne metody, opowiada różne sprawy, czy prowadzi określoną narrację, to trzeba pamiętać, że to trafia nie tylko do swojego elektoratu, który to wszystko łyknie, tylko jest to obserwowane przez poważnych ludzi w poważnych państwach. Tylko z tym ma, zdaje się, nasz rząd problem, że obserwując rozmaite wypowiedzi i działania, rzeczywiście można chyba odnieść wrażenie, jakby ci ludzie nie zdawali sobie sprawy, że jest XXI wiek, że jest internet, że wszystko natychmiast trafia wszędzie i że nie tylko tu w Polsce mówią do Polaków, ale wszyscy ich usłyszą. Dyplomaci, głowy państw, służby, obywatele innych krajów, wszyscy. Dlatego mówię, że jest to, myślę, że większość ludzi w PiS-ie zdaje sobie z tego sprawę doskonale. A myśli pan, że jakiś rozłam się szykuje? Co nie, już? Nie sądzę, żeby się jakiś rozłam szykował, tylko że no, w tej chwili jest taka taktyka stosowana. Myślę, że prędzej czy później ona się załamie, ponieważ uderza, przynosi więcej szkód niż potencjalnych korzyści. Ponieważ prędzej czy później dojdzie do różnych wizyt zagranicznych, różnych polskich polityków i będą im zadawane różne niewygodne pytania. No ale czy będą? Bo wie pan, do Chin też wszyscy jeżdżą i wcale nie zadają trudnych pytań o prawa Tak, ale prawa jest człowieka. Istotna różnica pomiędzy demokracją chińską a demokracją amerykańską. Że to niby duży, bogaty kraj, tak? I w Stanach Zjednoczonych zadaje się trudne, niewygodne pytania, ponieważ politycy amerykańscy, a zwłaszcza prezydent amerykański, chce mieć bardzo konkretne odpowiedzi i chce mieć deklaracje od swoich partnerów państw natowskich czy członkowskich w Unii, co myślą o Trybunale, co myślą o takiej formie demokracji czy innej. My tu często rozmawiamy o takich kwestiach pana też zawodowych, jakieś takich granice, okolice służb specjalnych, ale pan też jest prawnikiem. I z tego co wiem, fanem... Najpierw byłem prawnikiem, a później oficerem wywiadu. I z tego co wiem, nie wiem czy fanem to nie za duże słowo, ale zwolennikiem przeszczepienia, to nie będzie za mocne określenie, amerykańskiej konstytucji na grunt polski, znaczy, gdybyśmy, z uwzględnieniem procedury impeachmentu, a przydałoby się czasami, jak znaczy, pokazuje. Gdybyśmy mieli zmieniać konstytucję w Polsce, no dwie duże partie do tego dążą, bo i Prawo i Sprawiedliwość i no, ruch Kukiza. Pan Kukiz twierdzi, że to nie jest partia, tylko ruch, no ale duża ilość posłów. Tak. Brakuje powiedzmy 30 głosów, ale jeżeli mielibyśmy zmieniać konstytucję w Polsce,
to zaręczę, że nic lepszego nie wymyślimy, aniżeli choćby się wszyscy konstytucjonaliści w Polsce zeszli, aniżeli konstytucja amerykańska, która jest już w tej chwili sprawdzona przez ponad 200 lat. Oczywiście by to wymagało dopasowania do różnej naszej rzeczywistości. Ale co jest w niej najlepszego, co by się teraz najbardziej przydało? Tak w kilku punktach. No oczywiście instytucja impeachment, ponieważ to był temat mojej pracy doktorskiej, czyli jest to procedura, przez którą składa się z urzędu urzędników państwowych, w tym prezydenta, ale i sędziów, którzy popełniają różne przestępstwa, ciężkie przestępstwa i wykroczenia, jak to jest ujęte w Konstytucji amerykańskiej. No to w Polsce brakuje ewidentnie, prawda? Że ma się wrażenie, że na przykład prezydent może jawnie łamać prawo, co stwierdzają wszyscy, i jest bezkarny i nic. No tak, ale ponieważ w instytucji impeachment jest tak, że na ogół sądzi izba niższa, a skazuje czy decyduje o winie izba wyższa, więc w obecnej sytuacji, ponieważ jedna partia ma większość, to byłoby to trudne, no ale oczywiście niemożliwe. Natomiast jest to bardzo konkretna, demokratyczna instytucja, a przede wszystkim sprawdzona w działaniu, ponieważ to jest instytucja, którą rozpoczęto wobec prezydenta Nixona. Nie dokończono jej, ponieważ zrezygnował. Ale zrezygnował tylko dlatego, ponieważ wiedział, że jeżeli będzie trwał na swoim urzędzie, to zostanie z niego złożony i skazany. Nie chciał być skazany. I co jeszcze oprócz impeachmentu? Myślę, że jest to po prostu przyjęcie określonego, bardzo konkretnego systemu. To jest w Stanach Zjednoczonych jest to system prezydencki i cała odpowiedzialność za władzę wykonawczą spoczywa praktycznie wyłącznie na prezydencie. Czyli to łatwiej wyegzekwować odpowiedzialność? Łatwiej wyegzekwować odpowiedzialność, ale przede wszystkim konstytucja amerykańska to jest ściśle przestrzegany trójpodział władz. Ogromne zaufanie do Sądu Najwyższego, który jest jednocześnie sądem konstytucyjnym, w ogóle do wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie Sądu Najwyższego amerykańskiego są mianowani na całe życie. Są praktycznie nieodwołalni. Wyobraża chyba, pan że w to drodze, sobie? Chyba, że w drodze właśnie instytucji impeachment. I jakoś przez ostatnie 200 lat to zdaje egzamin, sprawdza się, w związku z tym no, nie kupuje się kota w worku. Fachowcy mówią, że jest coś takiego jak kultura prawna i kultura społeczeństwa i podkreślają, że my Polacy nie mamy tej kultury, nie rozumiemy znaczenia prawa, nie wiemy po co ono jest i jak ważne ono jest, nie szanujemy jego przedstawicieli. I każdą niedoskonałość na przykład sądów jesteśmy w stanie interpretować jako konieczność zlikwidowania instytucji lub całkowitej zmiany. Nie dopuszczamy możliwości popełniania błędów czy istnienia niedoskonałości bez przeprowadzania natychmiastowej rewolucji. No taki nasz trochę słowiański charakter. Pytanie, czy nawet najlepsze prawo przy takiej mentalności narodowej i charakterze narodowym coś pomoże, zapytam brutalnie. Myślę, że tak, ponieważ no, prawo musi być w takiej sytuacji ściśle przestrzegane. Przede wszystkim problem Polski nie polega na braku dobrego prawa, znaczy jest dużo złego prawa, ale jest i sporo dobrego prawa, tylko polega na stosowaniu lub niestosowaniu tego prawa. Ponieważ jeżeli są sytuacje, że nie stosuje się prawa, czy dochodzi do wniosku, że nie ma potrzeby wyciągania konsekwencji wobec ludzi, którzy prawo łamią, no to przede wszystkim z tym trzeba walczyć. No profesor Rafał Entoska mówi, że my mamy taki system stworzony dla silnych, że politycy, ludzie wpływowi praktycznie nie ponoszą odpowiedzialności za łamanie prawa, że to prawo dotyka tylko maluczkich, tylko takich, którzy są bezbronni. No, ktoś za batonik pójdzie siedzieć, ale polityk za stosowanie podsłuchów nie pójdzie siedzieć, nie ma takiej opcji. Tak? Ktoś ukradnie worek cementu, dostanie 2 lata. No, a prezydent Duda złamie konstytucję 3 razy i nic, no i dokończy sobie prezydenturę, będzie jeździł po świecie z wykładami i zarabiał pieniądze. Ludzie czują tę niesprawiedliwość, tak mi się wydaje.
Dlatego trzeba przyjąć prawo, które maksymalnie zabezpiecza przed możliwością jego łamania. Czyli żąda pan, żeby karpie zagłosowały za wprowadzeniem Bożego Narodzenia, czyli żeby posłowie zagłosowali za rozwiązaniami, które między innymi ich samych pociągną realnie do odpowiedzialności. Jeżeli politycy nie będą stosować prawa, czy będą unikali stosowania prawa, to oczywiście prawo zastosuje ulica i będzie to prawo ulicy. Zabrzmiało jak groźba, ale co tam, 22.11. Zostawiamy Państwa z tą myślą o prawie ulicy. Aleksander Makowski, były oficer wywiadu, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, że byli Państwo z nami. Dobranoc, do jutra.